Kobiety w sytuacji krytycznej to spektakl o kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Kobiety w sytuacji krytycznej to jest bardzo ciekawy tekst, bo Helen Murray, autorka tego tekstu, napisała około 25 monologów kobiet w różnym wieku i w różnych kontekstach i sytuacjach, rzeczywiście dość krytycznych. I pozwoliła reżyserom wybrać sobie z tych monologów te, które im się podobają, po to, żeby opowiedzieć pewną historię. Krystyna Janda wybrała właśnie tych parę kobiet, czyli emerytkę Dorotę Pomykałę, która jest już w pewnym sensie dość zgorzkniałą osobą, która uważa, że wszystko się skończyło, ale spotkanie z pewnym młodym człowiekiem powoduje, że okazuje się, że starość to nie jest koniec, może być to wręcz początek. Jest kobieta zdradzona przez swojego męża, która odnalazła się jakiś swój spokój i zrozumienie w, jak to się mówi, w klubie hodowców kaktusów. Jest panna młoda, Joanna Pokojska. Kobieta w klubie kaktusów to Małgorzata Zajączkowska. Jest Joanna Pokojska, panna młoda, która jest tuż przed ślubem, tuż przed i jest w tym najbardziej krytycznym momencie i zastanawia się, czy jednak nie uciec. Jest kobieta, którą ja gram, czyli matka w ciąży z trójką dzieci, która bardzo się stara, ma absolutnie jakąś sytuację krytyczną, moment krytyczny, kiedy już też nie daje rady. Jest Lidka Stanisławska, która jest taką Marianne Faithfull, taką artystką i śpiewa, taką też po przejściach, opowiada historię swojego życia. Fantastyczne jest to, że wykorzystaliśmy z piosenki w ogóle Lidki Stanisławskiej, czyli można usłyszeć wszystkie te takie wielkie, fantastyczne szlagiery, na których myślę wszyscy się wychowaliśmy, tak naprawdę znamy je. Lidka je śpiewa wspaniale. I to wszystko jest w dziwnej formie przy akompaniamencie fortepianu. To jest dość taka umowna forma teatralna. Rozgadałam się, ale... No właśnie, chciałam tutaj jeszcze tak jakby zaciekawić widzów i żeby pani przybliżyła swoją postać. To jest kobieta w ciąży z trójką dzieci. Po przejściach? Czy to jest taka przerysowana postać, czy z życia wzięta? Wszystkie te postaci są postaciami przerysowanymi, bo jednak my staramy się z tego śmiać. To, że tytuł jest Kobiety w sytuacji krytycznej, nie znaczy, że jest to jakaś potwornie dołująca historia, ponieważ w naturze mojej mamy, Krystyny Jandy, reżysera spektaklu, oraz w mojej naturze, ale myślę też, że mogę powiedzieć to o wszystkich aktorkach biorących udział w tym spektaklu, jest raczej chęć śmiania się z siebie i śmiania się z naszych problemów i w ten sposób oswajania ich, a nie odwrotnie. Zaciekawiły mnie te krzesła. One mają dopięte skrzydła. Co to oznacza? No, one to są, wie pani, to jest, to każdy sobie to zinterpretuje. To jest pewna jakaś lekkość, niewątpliwie, ale to też jest tak, że kiedy my siedzimy wszystkie cztery i jesteśmy oświetlone kontrami, to wygląda na to, tak jakby te kobiety siedziały i miały skrzydła. To jest pewien zabieg scenograficzny, bardzo piękny. Z jakim odzewem spotkał się ten spektakl w Warszawie na przykład? Z dobrym odzewem. Zagrałyśmy tego ponad 100 spektakli, co jest dość dużo. I gramy to z powodzeniem wciąż, więc myślę, że można powiedzieć, że z dobrym odzewem. Oczywiście zdarzają się różne historie, natomiast ja mam wrażenie, że każda z kobiet odnajduje gdzieś siebie w tej całej historii i to sprawia im przyjemność po prostu. Mają chwilę refleksji, ale też powtarzam, mogą się pośmiać z siebie. To jest taka ulga i przyjemność. Wspomniała pani o pani Krystynie Jandzie, więc ja zapytam, czy w teatrze jest bardziej mamą, czy bardziej szefem, który potrafi skrytykować? A jak pani myśli? No domyślam się, że to drugie, ale nie jestem pewna. Wie pani, to nie jest takie proste. To pani zadała mi pytanie, które najczęściej jest zadawanym pytaniem, jakim świadczy o tym, że jakby mało ktoś, znaczy, że nic nie rozumie. Moja mama zawsze będzie moją mamą, jak się pani domyśla. I gdyby pani, myślę, że pani też ma mamę, która by cokolwiek się nie działo w pani życiu, będzie pani mamą.
Natomiast ja nie mam 17 lat, tylko mam prawie 40. Pracujemy ze sobą od ponad 10 lat. Prowadzimy dwa teatry w Warszawie wspólnie i po prostu zawodowo spotykamy się jako partnerki. Natomiast zawsze będzie mamą i to się nie zmieni. Pani też ma dwie córki. Czy one też będą szły w aktorstwo, bo rodzina... Pani wywodzi się z rodziny aktorów? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Myślę, że za wcześnie jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Poza tym ja w ogóle się tym nie zajmuję. To znaczy ja się nie zajmuję przyszłością moich dzieci. Ja się zajmuję tym, żeby dać im jak najlepsze wykształcenie, żeby zainwestować w moje dzieci jak najwięcej. A to, co one będą robić później, jakich wyborów dokonają, to pozostawiam im i absolutnie nic im nie narzucam. Taką mam zasadę, więc... Ciężko jest mi odpowiedzieć na Pani pytanie, bo nawet nie chcę sugerować, ani przypuszczać, ani sobie tego wyobrażać. Tutaj w Szczawnie-Zdroju festiwal Krystyny Jandy. Jak się Pani do tego odniosła, jak usłyszała, że takie przedsięwzięcie będzie tutaj realizowane? No wspaniale, no to jest wyjątkowa absolutnie rzecz. Ja jestem zachwycona tym pomysłem i mam nadzieję, że będzie kontynuowany lata. Myślę, że to jest początek pewnej tradycji w ogóle, mam taką nadzieję.